Przyszedł do mnie list. Boję się go otworzyć. Myślę, że to może być coś związane z Hermanopindą i Pelarzgoniem. Chyba muszę go otworzyć. Jest jakiś list. Drogi kucharzu, piszę do ciebie, żeby cię ostrzec. I przesyłam ci w tym liście bardzo ważne rzeczy. Są to prochy Hermanopindy i Pelarzgoni oraz zdjęcie, przez które one umarły. Tak więc proszę ciebie, pochowaj te prochy oraz to zdjęcie, tak żeby już nikt nigdy tego zdjęcia nie zobaczył i nie musiał przez to umrzeć. Nie mogę podać mojego imienia, bo to jest wielką tajemnicą. Mam nie patrzeć na to zdjęcie. Tutaj was pochowam, przygotowałem taki właśnie oto grób, żeby był słodki i pyszny, truskawkowy. Mam nadzieję, dziewczyny, że wam się tu będzie słodko leżało. Nie wiem, co było na tym zdjęciu. Mam nadzieję, że już nikt inny oprócz was się nie dowie. Strasznie mi ciężko teraz. Chyba, żeby im było troszeczkę milej, muszę zrobić jakieś słodziutkie kwiatuszki. Co ja teraz biedny pocznę? Co ja teraz biedny pocznę? Dlaczego jej to dotknęło? Może to ja źle dla niej gotowałam? Dlatego teraz musiałem to zrobić? Chyba z tego wszystkiego się rozpija. Już nawet nie mam nikogo, żeby ze mną wypił. Co
Co ja biedny zrobię? Co ja teraz zrobię? Może ktoś się jeszcze znajdzie, żebym dla nim gotował. Na kogo ja teraz będę gotował? Dobra, cicho. Drogi kucharzu, przesyłam ci w tym liście trochę Hermenopindy. Nie pamiętam, jak się teraz goni. Zadbam na nich tyle lat i nie będę.